Witajcie serdecznie. Dziś na stole mamy trzy sztuki Audio Art HC100. Tutaj mamy pierwszą sztukę, która jest po małym remoncie. Zostały wymienione w niej kondensatory na wejściu oraz w torze tutaj audio. Akurat te tutaj kondensatory L są w porządku. Zostały wyczyszczone potencjometry, przełącznik. Wzmacniacz został odnowiony, polakierowany. Złożyliśmy go. W tej chwili włączamy sobie generator. Wzmacniacz na jednym kanale ma 111 W, na drugim 114 W. Przy zniekształceniach 0,1 na jednym kanale i 0,01 na drugim kanale ze względu na mniejszą moc. Wzmacniacz jest w pełni sprawny. Przy tej mocy pobiera 12, to znaczy przy napięciu 12,5 V pobiera 27,5 A. Także nie będziemy męczyć tego wzmacniacza. Zabieramy się za następną sztukę. W tej chwili mamy sztukę numer 2. Ona jest również po remoncie. Również tutaj mamy wymienione kondensatory w sekcji wejściowej, w końcówce mocy. Kondensatory L-ne na wyjściu zasilacza są w porządku. Wymienione oczywiście wszystkie na nowe, oprócz tych właśnie L-ny. Natomiast potencjometry również tutaj zostały naprawione, przełącznik naprawiony, w tej chwili wzmacniacz już jest podłączony. Przy 10 W ma zniekształcenie 0,2 na jednym, 0,2 na jednym, 0,3 na drugim kanale. Możemy przejść do pomiaru mocy tego wzmacniacza. I tutaj lecimy sobie w górę ze wzmocnieniem. I wzmacniacz również ma 112 W na jednym kanale, 108 na drugim kanale. Jak widzimy, wzmacniacz jest sprawny. Przechodzimy do testu wzmacniacza numer 3. Ostatnia, trzecia sztuka, w której również wymieniliśmy kondensatory w końcówkach mocy oraz w stopniu zasilającym. L-ny są oczywiście sprawne. Zrobiliśmy potencjometry, przełącznik, regulację wzmacniacza. I w tej chwili zmierzymy sobie jego moc. Włączamy generator. Na jednym kanale mamy 114 W, na drugim 112. Zniekształcenia 0,4 na jednym kanale. O, 0,1 i 0,9. Moc jest 112-109. Pobór prądu 27,5 A. Czyli ten wzmacniacz również jest sprawny. Wszystkie trzy sztuki zostaną klientowi zwrócone. Wzmacniacze są w pełni sprawne, odnowione, można je używać w swoim systemie audio. Dziękuję i do następnego razu.